Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj muszę zająć się jedną bardzo ważną rzeczą, a w zasadzie dopiero teraz się zorientowałam, co się stało. Słuchajcie, roślina, która jest za mną, rozwaliła mi doniczkę i boję się, że zaraz totalnie ją rozsadzi, bo już nie ma miejsca. Zwyczajnie muszę ją przesadzić i kupić jakąś wielką, ogromną wręcz doniczkę, więc dajcie znać, jeżeli macie jakieś miejsca fajne, gdzie można w dobrych cenach doniczkę kupić, bo te ceny są horrendalne. Bywają takie sklepy, że nie wiadomo, za co mamy płacić dosłownie, ale pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Miła. Tutaj już możecie zauważyć, że ona za chwilę się rozwali totalnie. Powstałam i patrzę, co się tutaj dzieje. No i w ogóle ona też mi tak trochę jakby umiera albo się dusi, nie wiem jak to nazwać, bo sama widzicie, ją podlewam, ale to wygląda jakby ona usychała, a ma mokro. Więc moim zdaniem to jest kwestia właśnie no, podstawy, tak. Musi mieć czym oddychać, musi mieć miejsce. Szkoda, bo bardzo lubiłam tą doniczkę, no ale cóż, poradzić. Będę musiała to wszystko poobrywać. A tutaj też mamy te wszystkie nasze sukulenty i one się akurat bardzo dobrze zachowują. Pięknie to wszystko kwitnie wygląda, nie potrzeba dużo wody. I też musimy je przesadzić, bo one są w puszce, ta puszka zaczyna rdzewieć w takim pojemniku, po jakichś czekoladkach czy coś mój mąż je wsadził. I jak jest lato, to je wystawiamy na dwór i tam sobie stoją parę miesięcy. Natomiast w zimę trzymamy je w takiej szklarence, no i myślę, że też już niedługo będziemy musieli zmienić im położenie. Jakieś liczne bałwany dwa. Jest już trochę cieplej, ale śniegu brud. Mój dzisiejszy strój dnia to sweter. Nawet myślałam, żeby założyć dzisiaj golf i sweter, ale stwierdziłam, że może nie będę tak codziennie chodzić w golfach. Tutaj trzymam sukienkę mojej córeczki, bo właśnie zanoszę ją z pralni do szafy. I mam na sobie, słuchajcie, sweter, który... Który jest z Reserved i ten sweter, jeżeli oglądacie mój kanał, to go kojarzycie, bo mam go, no nie wiem, słuchajcie, z 4 lata to minimum. I ten sweter jako jedyna rzecz z Reserved, bo ja osobiście nie za bardzo lubię ten sklep, dlatego że nic mi się z niego nie trzyma. To znaczy, może teraz on się zmienił, bo dawno tam nie byłam. Ta jakość jest kiepska totalnie, a ten sweter jest z Reserved i on mi się trzyma jako jedyny. Bardzo go lubię, bo on ma śliczny szary kolor i jest ciepły, no jest trochę gruby. Ale także na lato. Bardzo fajnie się sprawdza. Pod spodem mam koszulkę z Zary i do tych koszulek z Zary noszę takie staniki sportowe, bo one mają bardzo duży dekolt i zawsze się stresuję tym za bardzo, więc jest bezpieczniej wtedy. No i dżinsy. Sweter jest ekstra. No i tak jak mówię, jedyna rzecz z Reserved, wszystkie powywalałam, oddałam. Nie wiem, czy macie coś z Reserved, dajcie znać. Wiem, że dość sporo osób też kupuje z Reserved rzeczy dla dzieci, ale ja też nie mam dobrej opinii, jeżeli chodzi w ogóle o jakiekolwiek ciuchy od nich, czy buty. Miałam raz szlafrok i on mi się fajnie trzymał, znaczy moja córeczka i ten właśnie sweter. Dzisiaj na lunch robię pierogi z jagodami. Oczywiście to są pierogi kupne, ja takie pierogi kupuję na bazarze. Mam taką jedną panią na, wiecie co, bazarze Szembeka. W sumie rzadko tam jeżdżę, ale jak już tam jeżdżę, to kupuję uszka, pierogi z mięsem, z jagodami, ciasto drożdżowe mają też dobre. Tylko ja nie pamiętam, jak się nazywa ta budka, jak będziecie chcieli, to się dowiem. Ja uwielbiam kaszankę. Wiem, że dla wielu osób może się to wydawać, no, niedorzeczne jedzenie jej. Ale kiełbasa i kaszanka to są absolutnie moje ukochane smaki, ale próbuję przestać je jeść. To jeszcze nie na tym etapie. Natomiast taka najbardziej obleśna rzecz dla mnie to są flaki i tak naprawdę te flaki robię tylko i wyłącznie dla mojego męża, bo on kocha flaki. Ja nie jestem w stanie tego spróbować i ten sam zapach po prostu mnie od... O matko... pycha, ale wiem, że on lubi, dlatego mu robię. Ale ja tego nie jestem w stanie zjeść. Nie jestem. Tak jak wiele osób nie potrafi zjeść kaszanki, to tak ja nie jestem zjeść w stanie flaków. No ładnie, zrobiłam sobie herbatę, ja jej zapomniałam, a ja nie lubię pić zimnej herbaty zielonej, więc muszę chyba sobie dolać wody. Byliśmy w Lidlu i znalazłyśmy coś bardzo fajnego, moim zdaniem. To są takie pojemniki do przechowywania żywności. Jest ich tutaj
8, ale moim zdaniem to też fajnie będzie się sprawdzać w jakiejś organizacji właśnie, bo są przezroczyste. Jest ich tutaj, powiem Wam, dość sporo i to może być też i fajna śniadaniówka do szkoły i do przechowywania, nie wiem, truskawek i tak dalej, co tutaj jest w środku. A, tu jest jeszcze taki mniejszy, zobaczcie. Tutaj mamy ewentualnie na przykład na hummus i paprykę. Ja to często dzieciakom daję na jakieś zajęcia, więc jestem z tego zadowolona i to kosztowało 25 zł, więc myślę, że cena jest super. No to duże, może nie do końca na żywności, to zajmie połowę lodówki, ale właśnie na jakieś kredki czy, nie wiem, farby. I tego żołędzia, bo moja troszkę strasznie chciała tego żołędzia, znaczy obie. A my mamy karmnik w ogóle taki z Yves Rocher, który właśnie musimy napełnić i dać ptakom i pomyślałam sobie, że no w sumie im więcej, tym lepiej, no bo wiecie, zawsze lepiej jest dokarmiać ptaki. Nie wiem, czy dokarmiacie, dajcie znać, my dokarmiamy, no w sumie zazwyczaj wsypuję do koszyka. No ale te mniejsze, czemu by ich nie powiesić? Zresztą to fajnie wygląda i to kosztowało też jakoś 22 zł, coś około tego. Były też ciemnozielone i właśnie te przezroczyste. No i ja wzięłam przezroczyste z wiadomych powodów. Hej kochani, witam Was w kolejnym dniu. Właśnie zamarnowałam kurczaka. Nie będę Wam pokazywać już kurczaka, bo wiem, że macie tego dosyć, ale dostaję wbrew pozorom bardzo często pytania, jak robię ten kurczak w sosie sojowym. Tutaj już sobie przygotowałam zalewę. Jest tam wasabi, sól, sos sojowy. Trochę dużo tego sosu sojowego, ale też nie za dużo wtedy soli, to musicie zrównoważyć, bo sos sojowy jest słony, to jest sos sojowy ciemny i trochę czosnku i to wszystko. I to po prostu musi w tej zalewie trochę sobie pobyć, najlepiej całą noc, wtedy nawet za długo nie musicie tego kurczaka piec, na pewno krócej niż normalnie, bo ten sos sojowy sprawia, że ten kurczak sam w sobie jest już bardzo miękki, no i bardzo dobry, też przychodzą te wszystkie smaki, polecam Wam serdecznie. To jest taki szybki obiad, bo dzisiaj przychodzi moja mama do nas, chcemy jej zrobić taką małą niespodziankę, zrobić obiad. Ja zawsze mam wyrzuty sumienia, że ona tak mówi, że jest najedzona, tak naprawdę jest głodna, bo jest sama i dla samej siebie też nie chce się robić obiadu, to jest oczywiste. Mi przynajmniej się nigdy nie chce dla samej siebie robić. My jesteśmy całą rodziną, więc tym bardziej bez problemu może sobie zjeść z nami. No tak wiecie, że niby myjemy obiad, zawsze tak staram się ją zapraszać, żeby wpadła mimochodem i zawsze coś tam dla niej szykuję. Mam tutaj też dość sporo rzeczy, takich jak jakieś paszteciki, to też jej dałam chleb. Chleb jak dawniej, jak się nazywa. Więc to wszystko dzisiaj ode mnie dostanie. Mam zrobione zakupy, może jeszcze jakąś sałatkę do tego, zobaczymy. Będę musiała przesadzić tę roślinę, tą jukę. Nie powiedziałam w końcu Wam, jaka to jest roślina, ale myślę, że wiecie doskonale. I to akurat też ja wiem. I będę musiała też przesadzić mojego Beniamina, którego mam w, wiecie co, łazience. To widzieliście, taki wysoki. Zaraz Wam go zresztą pokażę. On jest ogromny, po prostu rośnie jak na drożdżach. Tak mu się dobrze tam chyba mieszka, bo jest podgrzewana podłoga, jest bardzo fajne oświetlenie i one podobno nie lubią zmian. Więc boję się go na przykład tutaj przynieść, bo ja myślałam, żeby sobie postawić w dużym pokoju dwa takie wielkie krzaki wręcz, takie rośliny po bokach, żeby to była symetria, natomiast boję się, że tutaj właśnie będzie się źle czuł. On się już bardzo dobrze zadomowił, ale z drugiej strony on za chwilę tam się już nie będzie mieścić, więc będę musiała coś wymyśleć. Zobaczymy, no bo nie chcę go podcinać, mój mąż mówi, weź podetnijmy i będzie dobrze, ale ja nie chcę podcinać, jeżeli coś tak pięknie wygląda, to szkoda mi jest podcinać. Wiem, że niektóre rośliny trzeba podcinać, czy drzewa, ale tutaj wyjątkowo się boję. No i muszę pod detoniczki pojechać, bo nie miałam niestety wczoraj zupełnie na to czasu. Otworzymy sobie teraz dwie rzeczy. Pierwsza z nich to będzie nowość z Benefitu. Bardzo lubię The Pore Professional. Zresztą moja mama sama jest ogromną fanką. Zresztą jak przechodzi sobie, Polinka, masz może tą bazę taką na pory? Ja mówię taką, oczywiście, że mam dla Ciebie. Tu są te minisy. The Pore Professional to jest no, ten produkt taki standardowy, który w zasadzie był jako pierwszy, ta baza pod makijaż, a to jest ta baza do każdego typu cery, czy do tłustej, czy do suchej, taki primer, który świetnie nawilża, to Wam nieraz pokazywałam i tak samo jej używam, nawet chyba wolę tą niż tą. Teraz słuchajcie, jest nowość.
Dupont Professional Super Setter. Ja tego nie miałam i to jest już w sprzedaży. I to jest, słuchajcie, mgiełka. O matko, nie chcę tylko. Po pierwsze, jest to przepiękny zapach. Jest to taka super delikatna mgiełka. Nawet możecie teraz zauważyć. Rewelacja. To jest taka mgiełka, jakbyśmy siedzieli na przykład metr od brzegu morza. Byłoby nam gorąco i nagle orzeźwiłaby nas taka delikatna, bardzo morska bryza. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to wygląda. Jest to spray utrwalający makijaż, zmniejszający widoczność porów. 16-godzinna trwałość. Ta mgiełka jest ultra delikatna, tak jak widzieliście. Jest wodoodporna, odporna na pot, nie rozciera się. Nie wiem, jak to będzie się sprawdzało, ale już widzę, że ta skóra jest gładka, odświeżona, nawilżona. Zostawię linka do tych produktów. Zresztą te Pore Professional są zawsze pod moimi filmami podlinkowane, bo często się o te kosmetyki pytacie, dlatego zostawiam Wam zawsze kosmetyki, których używam, które lubię, które polecam, macie pod filmem. I tutaj jeszcze była taka scrunchie i moja córeczka, jak to zobaczyła, mówi: mamo, ja zawsze marzyłam o takiej gumce. Ja mówię: kurczę, czy ja mogę mieć coś dla siebie? Do tego taka torba, niby na zakupy płócienna, ale wykończenie jest piękne, dlatego może na jakieś zajęcia. No, na siłowni jest trochę za mała, siłownia jest teraz zamknięta. Ja ostatnio w ogóle nie biegałam, dlatego że jest śnieg po pas, ale mam nadzieję, że niedługo już będę mogła wyjść i zacząć biegać i wdrożyć się w tą swoją rutynę, bo to jest dla mnie super potrzebne. Powiem Wam, że to jest taki mój najlepszy psycholog sport i nie chcę nigdy zaprzestać uprawiać sportu czy grania w tenisa, chociaż ja nigdy nie mam partnera do tenisa. Gram czasami z moim mężem, ale mój mąż też się umawia na tenisa i na golfa ze swoimi kolegami, a moje koleżanki raczej nie grają w ogóle w tenisa. No i ciężko mi się z nimi umówić na tenisa, dlatego czasami gram z moim mężem, a tak to, żeby mieć taką fajną przeciwniczkę, dziewczynę i tą samą siłę mniej więcej, no to jest trochę gorzej. No i jeszcze chciałam z Wami otworzyć pudełko Big Glossy nowe. Co tam się znajduje? Naturally Good. Zawsze tak ładnie to zapakują i wiem, że to zawsze Wam mówię, ale jestem pod wrażeniem, jak fajnie i mądrze są w stanie ułożyć tą samą zawartość, żeby to się zmieściło i żeby to pudełko się zamknęło. Bo ja zawsze jak próbuję później obsadzać to po swojemu, to mi się nigdy to pudełko nie domyka. Co tutaj mamy? Selfie Project. Kuracja łagodząca Milky Way. Maseczka kojąca Peel Off. Ja nie do końca lubię maseczki Peel Off, ale próbuję. Do tego mamy Orientana. Kieszonkowy żel do rąk. Moja mama uwielbia Orientany. Kiedyś z Orientany miałam taki, chyba to był peeling, taki myjący żelo peeling i nie podchodził mi zapach. I dałam mojej mamie to. I ona mówi: Jezu, jakie to jest piękne, po prostu jej ulubiony kosmetyk. Gdzie to się kupuje, skąd to jest i koniecznie muszę to mieć. Więc zawsze staram się, jak znajdę, bo rzadko mogę znaleźć, to kupuję jej, tą Orientanę. Może ten zapach mi podpasuje, zobaczymy. Bioderma, Sebium, Global Cover. To jest w ogóle bardzo fajna linia też dla osób, które mają problemy ze skórą, mają skórę alergiczną, suchą i moja mama też bardzo lubi te produkty. Tak a propos mojej mamy, dzisiaj jest dużo o mojej mamie. AA, Go Green, nawilżający podkład wygładzający antybakteryjny z selerem. Wow. AA tak samo się super rozwija i cały czas mam wrażenie, że tworzą coś nowego i wiecie, co mi się w tej firmie też bardzo podoba właśnie w AA, czyli LER, że oni bardzo zwracają uwagę na to, co myślą o nich ich klientki. Są tak blisko bardzo z klientem. Nivea, mleczko do ciała. I do tego mamy Naturally Good, to jest żel pod prysznic. Ja w ogóle, notabene, mam teraz żel pod prysznic z Nivei i też właśnie z Big Glossy. I dobrze mi się korzysta, fajna jest ta butelka i jak na razie dość ekonomiczny produkt. I ostatnia rzecz, którą tutaj mamy, to jest serum ujędrniające Push-Up Bust i Dekolt, kuracja ujędrniająco-modelująca. No, 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 takie rzeczy to my lubimy, szczególnie przed latem i bardzo ciepłą wiosną.
Także chętnie, pięcia mi płynki zostały, chętnie spróbuję i dam Wam znać. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Dwa produkty z marki Louis Saint-Hier. Jest to marka, którą stworzyło Big Glossy we współpracy z Louis Saint-Hier, a Big Glossy jest w sumie bardzo bliskie memu sercu, bo jest od początku istnienia mojego kanału. I to jest, słuchajcie, serum na noc. To generalnie, jak otworzyłam ten produkt, to było moim zaskoczeniem, dlatego że to w ogóle nie wygląda jak serum. Serum mi się kojarzy z takim, no, lejącym się jakąś konsystencją płynną. To jest jak krem i to jest, słuchajcie, takie dobre. Używam to już od jakiegoś czasu i mimo tego, że to jest przeznaczone do twarzy, to ja używam tego na przykład też na końcówki włosów. To jest taki mój mały trik. I wyobraźcie sobie, że w ogóle nie obciąża tych włosów. Bardzo fajnie nawilża te końcówki, świetnie działa. Ja często używam tego serum po prostu jako kremu i serum w jednym. Nie stosuję tego jako serum pod krem. 50 ml, konsystencja jest mega, no zobaczcie jak krem. Działa, bo poprawia kontur twarzy. Ja zauważyłam dużą różnicę, pięknie pachnie taką pielęgnacją i te produkty są dostępne na stronie Big Glossy. Tam też są różne zestawy, jakieś macie fajne deale, więc zostawiam Wam linka pod spodem do Big Glossy. A to jest serum modelujące biust. To w ogóle już nie pachnie taką pielęgnacją jak to serum, tylko trochę mi się kojarzy z budyniem, z zapachem budyniu. Też bardzo fajne, dobrze się sprawdza, bo też go używałam już parę razy i rzeczywiście trochę ten biust wydaje się pełny. No i te produkty są też bardzo, bardzo ekonomiczne, bo tego serum używam częściej i możecie zauważyć, że naprawdę dużo tego produktu nie potrzeba i warto jest tych produktów spróbować, jak taki super luksusowy produkt. Także zerknijcie sobie na stronę. Kochani, ja się będę z Wami już żegnać. Dzisiaj jest Dzień Babci, więc też chcemy jej przygotować parę niespodzianek. Może w następnym vlogu Wam pokażę, bo jeszcze chcę wyedytować ten filmik dla Was. Następny filmik, który się pojawi prawdopodobnie będzie w niedzielę i będzie to coś ekstra, coś co lubicie bardzo. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać, czy odpowiadają Wam te dni publikacji. Na razie jest wtorek, czwartek i niedziela. Stwierdziłam, że zobaczymy, jak będzie się Wam to oglądało. Jesteście, że grywała film na co dzień. Teraz ze względu na moją sytuację dość ciężką, osobistą, jest mi trochę trudno nagrywać codziennie, ale może wrócimy do tego, zobaczymy, tak jak mówię, jak będziecie chcieli filmiki oglądać. Ściskam Was mocno i trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa, buziaki.